Wakacje na dobre rozpoczęte, witamy Państwa. Zatem można by było powiedzieć za dnia, bo wieczory przecież jeszcze długie te wakacyjne. No i chyba taka też i długa opowieść czeka nas w dzisiejszym programie. Doktor Sylwia Frach z nami. Dzień dobry Pani doktor. Dzień dobry. Bardzo serdecznie. Prawie połowa lipca. Patrzę tak na kolorystykę Pani ubioru. Nie jest ona różowa, aczkolwiek blisko. To chciałem zapytać, czy Pani doktor też się bawiła lalkami, jak każda dziewczynka w dzieciństwie? Te lalki były ukochane, czy raczej były inne zabawki? Ja miałem taki pociąg specjalny ulubiony. Ale ja miałam samochodziki. Samochodziki? Ale później z samochodzików przerzuciłam się na lalki Barbie i byłam kolekcjonerką. Tak. Ojej, i ja powiem Państwu tak, naprawdę uwierzcie mi, że się nie miałem zielonego pojęcia i nie rozmawialiśmy o tym z Panią doktor przed tym programem, a ponieważ dzisiaj będziemy mówić o filmie właśnie związanym z Barbie, no to jestem mile, że tak powiem, zaskoczony, choć chciałem o jedną rzecz, właściwie o jednej rzeczy powiedzieć, że to chyba będzie jeden z trudniejszych tematów, z jakim przyjdzie nam się zmierzyć, bo chciałbym się powiedzieć, że no, różowo to w tej kwestii chyba być nie powinno. Tak, nie dajmy się zwieść temu różowi, którego zresztą brakło, bo brakło farby, zabrakło farby przy produkcji filmu, ale jest to film, który na pewno ma przesłanie feministyczne, ale takie pozytywne również. Film jest bardziej zwrócony na różnorodność. Co jest ważne we współczesnym świecie. Proszę Pani, jeśli chodzi właśnie o lalkę, to takich postaci lalkowych w kinie byśmy znaleźli naprawdę sporo. Począwszy od Pinokia, tych znalazło się na ekranie bardzo, bardzo dużo. No i do tego dołącza kolejna lalka, czyli właśnie lalka Barbie. Tak, ale lalka Barbie jest rzeczywiście jedną z najbardziej, jeżeli nie najbardziej znaną lalką na świecie i zdobyła ogromną popularność. Nazywamy ją już ikoną popkultury. Ale obok wpływu na popkulturę, ta lalka Barbie odegrała bardzo ważną rolę w promowaniu właśnie różnorodności. Bo tutaj mamy zarówno różnorodność etniczną, pochodzenie etniczne, ale również zawody, zainteresowania. Także ta lalka Barbie, ona stała się takim symbolem, powiedziałabym, aspiracji i możliwości dla wielu dziewcząt na całym świecie. Nic więc dziwnego, że pojawiła się w wielu filmach i to zarówno w filmach animowanych, jak i w filmach aktorskich. Mnie nurtuje, proszę Pani, pytanie, widz w jakim wieku właściwie pójdzie na ten film? Czyli jaki był faktycznie taki zamysł niespełna przecież 40-letniej reżyserki, mowa tutaj o Grecie Gerwig. No i do końca nie jestem pewny, nie mam tutaj tak precyzyjnie nie mógłbym umieścić, bo wiadomo, że film jest, no, ma swoją odpowiednią kategorię wiekową, tak. Ale przyznam szczerze, że nie mam pojęcia. Może zacznijmy od reżyserki Greta Gerwig, bo jest to młoda, wybitna reżyserka, scenarzystka i aktorka, aczkolwiek tą popularność, sławę i uznanie zyskała właśnie dzięki swojej pracy reżyserskiej i muszę tutaj wspomnieć o takich filmach jak chociażby Lady Bird z 2017 roku. To był jej debiut reżyserski. Film otrzymał bardzo pozytywne recenzje krytyków, publiczności, licznie nagradzany. Film również otrzymał 5 nominacji do Oscara, w tym dla reżyserki za najlepszy scenariusz oryginalny. Następnie kolejny film z 2019 roku, Małe kobietki. Tutaj tak, ponownie, ekranizacja. Tak, tutaj ponownie 6 nominacji do Oscarów. Nominacja dla Gerwig za najlepszą adaptację właśnie, bo jest to druga już adaptacja powieści. Tak, także Gerwig jest ceniona ze względu na swoje umiejętności reżyserskie, bo ona szczególnie w bardzo piękny sposób tworzy realistyczne, ale pełne siły postaci kobiece. No to może ja tak właściwie, skoro mówiłem, że nie wiem dla kogo ten film, to o czym też jest do końca ten film, też chciałbym się tak naprawdę dowiedzieć, bo to co udało się do tej pory obejrzeć, te teasery, trailery, no mogą tak naprawdę przekłamywać to co znajdziemy wewnątrz tego obrazu.
Tak, to co mówi sama reżyserka i twórcy filmu, film opowiada o wewnętrznym pięknie. I tutaj właśnie Gerwitz zwłaszcza zwraca uwagę na to, co już wcześniej wspomniałam, czyli na różnorodność, po pierwsze, i integrację. I tutaj jest to bardzo widoczne już w samej obsadzie filmu. I główne przesłanie filmu brzmi następująco. Nie musisz być blondynką, białą czy XYZ, aby być ucieleśnieniem tym, co właśnie reprezentuje Barbie czy Ken. Dobrze, to jeszcze wrócimy na pewno do Barbie i Kena, natomiast teraz dajmy szansę też naszym widzom na to, by spróbowali się zmierzyć z pytaniem konkursowym, które przygotował nasz gość dzisiaj na to spotkanie. Pani doktor, czekam zatem ze zniecierpliwieniem, bo przyznam szczerze, że chyba nie miałbym żadnych szans, ponieważ jakoś w moich inspiracjach filmowych Barbie do tej pory nie znalazła się w kręgu zainteresowań, tak jak i zainteresowań dziecięcych zabaw. Szanowni Państwo, pytanie konkursowe brzmi następująco. Debiut filmowy Barbie to był 30-minutowy obraz zatytułowany Barbie and the Rockers Out of This World. W którym roku miał premierę pierwszy film o Barbie? No to Państwo teraz szukają, patrzą na etykietkach swoich lalek, czy może coś z tego Państwu wyniknie, czy też nie. W każdym razie dwie pierwsze odpowiedzi tutaj pod ten adres, czasnaseans@czasnaopole.pl, nadesłane przez Państwa, zostaną uhonorowane nagrodami fundowanymi przez sieć Kin Helios. Zapraszamy do tego bardzo serdecznie. No a na koniec, tak właściwie chyba powinienem powiedzieć swoją drogą, zmierzenie się z takimi postaciami jak Barbie i Ken przez takich aktorów, jacy się zdecydowali zagrać tę rolę, zawsze będzie, myślę, budzić z jednej strony emocje i dyskusje, bo każdy ma swojego ulubionego aktora, związane z nim role, a czemu, a po co zagrać. No ale może w sumie też, panie szczerze, tak i o to chodzi, takie zamieszanie się zrobiło. Aktorzy zawsze mogą powiedzieć, no możemy zagrać i Szekspira, możemy zagrać i Barbie. Oczywiście, bo tutaj mowa o parze młodych i bardzo utalentowanych aktorów, już nominowanych do Oscarów oczywiście w innych, za inne role, czyli Margot Robbie i Ryan Gosling. I tak jak Margot Robbie nie była pierwszym wyborem do roli Barbie, bo pamiętajmy, że rolę tę miała zagrać Amy Schumer. Ale z racji, że jednak te jej plany zawodowe były troszeczkę odmienne i miała inne zobowiązania, Margot Robbie przyjęła rolę. Za to Ryan Gosling od samego początku był jedynym kandydatem do roli Kena. I tu się z tym muszę nie zgodzić. Nie wyobrażam sobie go naprawdę, jak zobaczyłem go na tym ekranie. Z tych jasnych, wiadomo, w czasie, kiedy pojawiła włosach. kiedy już pojawiła się ta obsada, bo trochę czasu upłynęło od momentu, zaczęto mówić o samej produkcji. Zgadza się. Tyle lat sobie pomyślałem, że to co najmniej 2 lata temu powinna wejść ta produkcja na ekran, a jednak to się wszystko opóźniło. Myślę sobie, nie, no, tylko nie Gosling. A jednak. Czyli kino jako magia potrafi stworzyć wszystko. No dobrze, no to drodzy Państwo, kolejna bohaterka, tym razem Barbie wkracza na ekrany. Zapraszamy Państwa i zapraszamy także na nasze kolejne spotkanie już za tydzień właśnie z dr Sylwią Frank. Dziękuję Pani doktor za spotkanie. Dziękuję również.